Nie żal mi głodu, udręki, śmierci codziennej i strachu, płonących dachów, ruin kamienic, krwi na każdym bruku. Żal mi tych dzieci, żal mi tych chłopców prawdziwych, tych świętych dziewcząt, żal mi Polaków. Co życie oddali? Czy za swołocz, co depcze dziś święte kamienie? Czy za zniewolenie? Czy za gnidy, co gnębią me miasto? Czy za upodlenie? Kwiat ginął w warszawskiej młodzieży. Bo wierzył, a zdrajcy knuli, zdradzali i spiskowali. Hitler, Roosevelt, Churchill i Stalin. Chrystus zwycięży. Mam nadzieję, że my razem z nim. Ile pan miał lat, kiedy wybuchło powstanie? Czy ktoś z pana rodziny brał udział w powstaniu? Owszem, moja matka, cała rodzina. Na Starym Mieście. Ja się bawiłem chwilę przed tym, jak bomba spadła na schodach z kolegą i mama wyskoczyła, uciekajcie do piwnicy, bo alarm jest. Więc my zbiegliśmy do piwnicy, ja z matką, ponieważ mieszkaliśmy niżej, przez takie drzwi weszliśmy do piwnicy, a za mną biegł mój kolega Marek z babcią, oni nie zdążyli. I ta bomba, gruz cały przywalił ich i oni zginęli. A my przeżyliśmy, bo zdążyliśmy przejść przez drzwi. Ale dusiliśmy się straszliwie, bo ten cały pył po prostu z kamienicy, to nie było czym oddychać. No, straszne. Czy jest jakieś takie wydarzenie, które najbardziej pan zapamiętał z powstania? No to są takie zdjęcia właściwie, jakiejś ciągłej takiej fazy. No chyba to było najgorsze. To było najgorsze, a potem płonące miasto i jakieś koty płonące, wyskakujące z ognia, jak dla dziecka. To było wrażenie, prawda? Rewizje jakieś niemieckie, takie jak szliśmy z matką, pozatrzymywali nas, ale to jeszcze było przed powstaniem. No nie jakoś tak, niestety, może i dobrze, wystarczy mi to, co przeżyłem tam wtedy przez te parę minut w tej piwnicy. Parę minut, to było parę godzin, bo przecież zanim nas odkopali, to z całej kamienicy gruz, to trwało, tam nie było ani nic do picia. Jedyne, co ludzi uratowało, to, że po prostu wiedzieli, co robić w takiej sytuacji. No jak się uchronić przed takim pyłem? Darli na sobie ubrania, sikali i robili z tych mokrych szmat filtry, prawda, żeby można było oddychać. No i dzięki temu w ogóle się przeżyło. A jak wyglądała pana historia po powstaniu? Mieszkaliście nadal w Warszawie, staraliście się mu odbudować? Po powstaniu to nas wyprowadzili do Pruszkowa. Z Pruszkowa pętaliśmy się w różnych miejscach po Polsce. Na po wojnie wróciliśmy do Warszawy, w gruzach. Mieszkałem w Warszawie, tutaj niedaleko, na Siennej, gdzie nie było ogrzewania ani nic. Pluskwy nas gryzły, głód nas gniótł. No i UB latające, to tu, to tam. Słyszało się, że rewizje wszędzie szukają jeszcze po ludziach czegoś. Jak już ktoś miał radio, to był podejrzany, prawda, także no to takie wrażenia, także głód, pluskwy i mróz, to mogę powiedzieć. Jak pan myśli, co obcokrajowcy powinni wiedzieć na temat powstania? Obcokrajowcy to powinni wchodzić do Warszawy, zwłaszcza na Stare Miejsce, jak do sanktuarium. Tam żadnych takich tych, tylko powinno być zrobione plansze, filmy, cały czas pokazane, jak ta Warszawa wyglądała, jak ją ci barbarzyńcy zniszczyli, jak wymordowali nam no, wspaniałych ludzi, no, elity. I co my dzisiaj mamy? Narkotyki na Starym Mieście, bandy pijanych chodzące, tak? Knajpa, co prostytucja, wszystko co chce. To po to ludzie ginęli, walczyli, żeby tak było?